Widzowie, witam Was w kolejnym filmie. No i muszę Wam powiedzieć, że trochę odjebaliście. Co prawda nie wszyscy, ale tutaj widać. Widzowie bez subskrypcji 55,4%, czyli większość. Ostatni film, średni czas oglądania 1,23. Jest trochę lepiej. No, ale tutaj bez przesady. To jak widzisz to, że nie masz suba, to zapierdalaj tutaj na kanał wejdź i daj tego suba i mnie nie wkurwia już lepiej. No, nie będzie filmów, no i oczywiście nie wiem, jak on mnie złapał. Ja, on stoi tu, ja tu. Nie wiem. Musiał mnie zabić oczywiście. Śmieć wej jakiś. Nie gra 10 godzin dziennie, nie ma życia. Ale dobra, idziemy jeszcze tu zobaczyć, czy jest Sadolia. No i co? Możliwe, że w tym tygodniu nie będzie filmów. Zobaczymy. Jak będzie mi się chciało, to nagram na zapas. Jak nie, to nie będzie filmów po prostu. Gdzie na Marlot? Może pozbieram serca na opening. No i co? Te dwie legendy myślałem, żeby wymienić sobie na coś tutaj do EQ. Ale chyba tego nie zrobię, bo no mam do nich sentyment. W ogóle tu jakieś te jajka teraz latają pojedynczo i są strasznie drogie. 4,25 za jedno. Wcześniej chyba nie kosztowało 25 cały ten zestaw. Gdzieś biega. Gdzie on ma EQ? Dobra, niech biega. Aha. Jakieś takie legendy. No i co? Raczej im nie będę tego sprzedawał. To może kiedyś tropa wbije na 200, to założę sobie te łapy. No a te będą na zmianę. Nie wiem, czy się opłaca je zmieniać w ogóle, bo są chyba gorsze. No, SA mają dużo mniej. Ale nie wiem, nie znam się, no i oczywiście musi stać wybita. No jeszcze jestem ciekawy, czy z tych pająków też te jajka latają. Pobijemy sobie parę. No to jakaś trucizna, tego nie było chyba wcześniej. Są, latają te jajka. Także no, cały ten zestaw tych jajek będzie trochę kosztował. A co na to levelu? Zastanowiłem, że przebiję tą TSK na to levelu. No i wbije, nie wiem, który wbije, no bo no jak widać tutaj cały czas ktoś stoi. Pójdziemy sobie na draki na chwilę. Ale tak, to wolno leci, że mi się odechciewa żyć, jak widzę, że to ubiłem całą mapkę i to nie leci. No ale zawsze sobie coś trochę zarobię. No, mógłbym tutaj jakieś legendy kupić, bo mam chyba ponad 2 G w depozycie. No ale tutaj w rzeku kupiłem na dalszy rozwój postaci. Ta zbroja dużo mi da. Ta jest już chujowa, ile ona ma. 53 levele. Za dużo, ale jak widziałem ceny tych heroików na aukcji, to mi się odechciewało tego kupować. No, bez przesady. Po 60 za zbroję. To trochę za dużo. No i co, ten film chyba nie będzie dłuższy. O, parę osób mi pisało miłe komentarze, bardzo miło mi się zrobiło, że mi się zachciało nagrywać. No i co? Tutaj jeszcze jako tako to leci, no ale potem będzie coraz gorzej. W ogóle fajnie zrobili te draki. A jak widzisz, nie wiem, ten moment filmu, to zostaw komentarz i daj lajka. Też tych mało tych lajków jest. Jak na to, że film ma 100 ileś wyświetleń, a tu jest 8 lajków. To trochę za mało. I co jeszcze, to myślałem, że odpalić live'a, ale to byśmy się musieli umówić na jakąś godzinę, na jakiś dzień. No nie będę sam do siebie pierdolił przez 2 godziny. Żeby ktoś był, to jakbyś był na tym live'ie, to zostaw komentarz. No i pomyślimy nad jakimś dniem, o którejś godzinie. Co i zobaczymy, jakby to poszło. No i chuj, musiałem tą myszkę kliknąć.
Przelogujemy się na Nyrax i co tu się dzieje na tym syfie, a z tym świecie? Głowa ma, bije te sety. Chyba już 200 ubić mam tych setów, a on żadnego hera nie oddaje. Nie wiem, czy usunęli te hera, czy co. Ale kiedyś pamiętam, że to wylotałem w jeden dzień chyba cały set. Heroiczny. Na Paladynie. Na Legionie. No a teraz, no to bez przesady. Bije te sety ciągle. A to nic nie oddaje, same jakieś unikaty gówniane. No i co, ten ochydziarz ubity pewnie. Oczywiście musimy go bić cały czas. Szelkniemy na Gonsa. Może on chociaż będzie stał. No oczywiście nie może stać. Cały czas ktoś bije na tej Syberii Unii. Sprawdzimy. Statystyki, ile osób gra na tej Unii teraz? Syberii. Na Unii 73 osoby. Na Syberii. 39. Mniej osób gra teraz na Syberii niż na Unii. Ciekawe. Na tym śmieciu. 39, czyli tyle co na Syberii. Czyli chuj nie priv to jest. Zawsze chciałem na privie grać, żeby był jakiś spokój, żeby tam postać spokojnie na E2 sobie robić EQ. No ale musiałem na ten syf trafić jebany. Już na telewelu chyba mniej osób gra. Ile na telewelu gra osób teraz? Telewel, a no, może być. Ten peście 49. Będzie najmniej osób jest. Brutalo. Trzeba na brutal się wbić chyba. A my, nie wiem, czy 40 level nawet wbił. No, tam leci jak krew z nosa. Ten exp, ale chyba nigdy nawet postaci tam nie miałem. Więc co, może się na brutal wbije, tam przynajmniej nikt nie gra, chociaż na tych niskich levelach pewnie wszyscy grają. Nikt tam nie wbija wyższego za bardzo. Z tego co widziałem, to chyba nawet tam 3 sety nie ma na tym brutalu. Że nikt tego nie wbił. Ale może źle mówię. No i co? No, z początku odcinka ile tu wleciało? 6%? No właśnie, to słabo, strasznie leci. Mam te błoga na expo, ale nie wiem, czy tego nie zostawić na potem. Ale chociaż jakieś zwyklaki wpadają tutaj. Zawsze coś wchodzi. Myślałem, że ulepszać trochę te heroiki, ale tymi zwyklakami też to idzie strasznie powoli. To już lepiej sprzedać i sobie kupić coś lepszego. Naprawdę. No co, byśmy chcieli ulepszyć sobie tą kuszę. No i co? Trzeba 34 tysiące, to wpada 400. Dużo pieniędzy przepaliła, mało bym z tego miała. Żebym chyba szybciej dobił level, żeby tą kuszę założyć, niż bym sobie to ulepszył. No plus jeden z tych zwyklaków. No dosyć słabo to leci. A ogólnie tutaj. A skończyło się. Wybłaga na exp. Mogłem sobie kupić, ale zapomniałem o tym. W sumie nie miałem wbijać tu levela, ale pewnie za jakiś czas znowu będą. No i pewnie był 1 lipca jakiś event. Ale oczywiście ja nie mogłem wtedy sobie skorzystać, bo wtedy miałem przeprowadzkę. Tak. No i co, ile jest minut tego filmu? Sprawdzę. 9 minut. No to i tak tego nikt nie ogląda już o tej porze, więc trzeba skończyć. Dzięki wam za obejrzenie i do następnego.